W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam pięć wypowiedzi pana Mateusza Kijowskiego, byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Polska niepodległość jest niszczona? No, zależy jak rozumiemy niepodległość. Pan takie zdanie kiedyś wygłosił, że polska niepodległość jest niszczona i w związku z tym 11 listopada musicie wyjść na ulicę. Tak, wygłosiłem takie zdanie i trochę się z nim zgadzam. Oczywiście to zależy w jaki sposób je sformujemy, bo jeżeli dobrze, powiemy... że pan się trochę zgadza z własnym zdaniem. Tak. W żadnym wypadku nie usprawiedliwiam stanu wojennego. Ja powiedziałem, znaczy, że musimy zachować pewne proporcje. Tak jak dzisiaj mamy atmosferę dramatyczną, wielu ludzi jest przerażonych tym, co się dzieje. Wielu ludzi, zresztą tych, którzy żyli w stanie wojennym, wtedy działali aktywnie w opozycji. My byliśmy dosyć młodzi wtedy, więc mamy być może niepełną wiedzę, czy nieco inny sposób percepcji mieliśmy w stanie wojennym. Ludzie, którzy byli opozycjonistami wtedy, którzy się ukrywali czasami, byli w więzieniach, dzisiaj mówią, że sytuacja teraz jest bardzo trudna, być może trudniejsza niż wtedy. Sytuacja psychologiczna również. Wtedy mieliśmy bardzo jasno określony podział i było wiadomo, każdy miał swoją stronę. Ale wy nie stronę. Widzicie tej różnicy? Wtedy pan by nie poszedł do studia telewizyjnego i nie mógłby pan mówić, na przykład Jaruzelski jest zły, żądamy demokracji i tak dalej. Dziś pan swobodnie od rana do wieczora jeździ po stacjach telewizyjnych, radiowych, internetowych i głosi pan swoje poglądy. Nie widać tej różnicy. Organizuje pan swobodnie manifestacje. Nie ma tej różnicy? Wtedy na przykład władza nie wpadłaby na pomysł, żeby powiedzieć, że wszyscy obywatele są równi, a niektórzy są równiejsi. Dzisiaj wpadła. Z cyklu nie wiem, nie czytałem, ale się wypowiem. Jest to po prostu kolejny atak na Trybunał Konstytucyjny. Ale konkretnie co jest tym atakiem, jeśli chodzi o te przepisy, pana zdaniem? Ja nie analizowałem tej ustawy, więc w tej chwili nie powiem panu szczegółowo, a nie chciałbym... Państwo znacie dokładnie tę ustawę. Ja w roku... W 83, 84 byłem przewodniczącym samorządu szkolnego i walczyłem o to, żeby krzyż mógł wisieć na korytarzu w szkole. No i teraz panu przeszkadza ktoś, kto mówi, że Kościół jest organizacją zbrodniczą? A dzisiaj uważam, że krzyż w szkołach nie powinien wisieć, nie powinien wisieć w Sejmie i tak dalej. Kot jakoś nigdy nam się nie kojarzył z tym, że chce upamiętniać żołnierzy wyklętych i oto nagle taka aktywność, no godna z jednej strony pochwały, ale zastanawiająca z drugiej. Ale ja nie rozumiem, co to znaczy nie kojarzy się. Znaczy, to właśnie pan podtrzymuje te faszystowskie poglądy. Nie, mówię, jakie były po tym opinie, czy jakie słyszeliśmy głosy w przestrzeni publicznej. Ja rozumiem, ale to są głosy, które nie zasługują na uwagę. Są głosy, które podtrzymują faszystowskie traktowanie ludzi, które mówią, ten jest godny czegoś, ten jest niegodny. No, są lepsi ludzie i gorsi ludzie. A pamięta pan, czyli to był pogrzeb? Tak, pamiętam. Czyli... Inki i Zagończyka. A Inka się nazywała? Inka się nazywała Danuta... Przynajmniej nie pamiętam w tej chwili nazwiska, chociaż to nie ma żadnego znaczenia. No właśnie. Bo nie, to nie ma znaczenia. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.